Cześć, witajcie w nowym filmie. Witajcie w ogromnym holu zakupowym z Rossmana, takim, gdzie pokażę Wam, no powiedzmy, trochę zapasy. Zapasy chemii, trochę kosmetyków. I już na wstępie chciałam Wam powiedzieć, że filmy, które teraz pojawiają się na kanale, są nagrane o wiele, wiele wcześniej. Wiele tygodni wcześniej. Ten haul został nagrany, no powiedzmy, że grubo ponad tydzień temu. Ja wiem, że teraz sytuacja jest taka, że tylko w nagłych przypadkach możemy chodzić do sklepu. Ja przewidziałam tą sytuację i no i tak stwierdziłam, że Wam to wyjaśnię, bo pewnie za parę tygodni sytuacja będzie coraz gorsza i będziemy mogli tylko wychodzić z domu do pracy albo w koniecznych sprawach do lekarza czy do sklepu. Więc ten haul publikuję dla Was trochę wcześniej, więc w komentarzach nie piszcie mi, że jest teraz taka sytuacja, jak sobie chodzę po sklepach. Nie, nie, ten haul został zakupiony wcześniej, zrobiony wcześniej i nagrany dużo wcześniej. A dzisiaj chciałam Wam go pokazać, jako że lubicie haule zakupowe z Rossmana, takie kosmetyczne. No to stwierdziłam, że Wam pokażę, co kupiłam. No i też chciałam Was zapytać, czy byłyście wcześniej na zakupach, czy zrobiłyście jakieś swoje zapasy, czy to kosmetyków, czy to rzeczy chemicznych. No i w ogóle, czy się boicie, czy zrobiłyście w ogóle te zapasy, czy macie luz i chodzicie po prostu do sklepów normalnie. Jestem bardzo ciekawa. My już, tak jak Wam już wcześniej mówiłam, wybraliśmy się do Rossmana na takie naprawdę totalnie duże zakupy wcześniej. No i słuchajcie, może zacznę najpierw od tych dużych rzeczy takich chemicznych, żeby Wam pokazać. No i nieodłączny element wszystkich holi zakupowych teraz i toreb zakupowych wszystkich ludzi to jest oczywiście papier toaletowy Gigapaka. Także i my tutaj mamy taki papier. Powiem Wam, że nie przesadzałam z tymi papierami jakoś specjalnie. Kupiliśmy po prostu jedno opakowanie, nie żeby kupować 8, czy w ogóle wykupywać całe miejsce na półkach. Także na spokojnie. Tutaj mam Ajax, czyli płyn do podłóg. I ja bardzo lubię ten zapach konwaliowy. Nie wiem, jaki jest Wasz ulubiony zapach. Jeszcze jest fajny chyba taki lawendowy. Ale go nie było. Generalnie chciałam Wam powiedzieć, żebyśmy parę tygodni wcześniej na tych zakupach. Ale po prostu półki już były wykupione, więc nie wiem, co teraz się dzieje w sklepach, bo nie wychodzimy. Ale no, jestem bardzo ciekawa, także jak byłyście jakoś niedawno w Rossmanie czy w sklepach. W ogóle nie wiem, czy Rossman jest teraz otwarty, tak a propos. Dajcie znać, jeśli wiecie coś o tym. No to może być kiepsko na tych półkach. Także Ajax do podłóg, taki już wiecie, na zapas. Ja jeszcze mam płyn do podłóg, ale generalnie, żeby nie wychodzić po jakieś bzdetne rzeczy typu płyn do podłóg, czy na przykład taki CIF, no to kupiliśmy to wcześniej i to jest CIF do łazienki z alkoholem. Ważne było dla mnie, żeby mieć produkt z alkoholem, który będzie też antybakteryjny. Jak wiecie, teraz wracamy ze sklepów, z pracy, myjemy ręce na bieżąco. Właśnie w tej łazience pozbywamy się tych bakterii, więc dobrze jest odkalić łazienkę przynajmniej 2 razy, 3 razy nawet w tygodniu w tej sytuacji. Więc taki mam płyn. Tutaj oczywiście worki na śmieci, mniejsze, większe, to już Wam nie będę tutaj się rozwodzić na ten temat. Płyn do płukania, tutaj mam Cocolino, taki duży rozmiar, 72 prania. No jako, że teraz wiecie, no zmywamy częściej podłogę, zmywamy częściej armaturę, sprzątamy w kuchni, robimy pranie na bieżąco, no to musimy mieć po prostu zapas tej chemii, żeby nam po prostu nie zabrakło w tych trudnych czasach. No i a propos prania, to jeszcze Ariel, czyli proszek do prania, do koloru. Słuchajcie, czuję się po prostu pokazująco, ale stwierdziłam, że pokażę Wam całą siatę. Także to, no i ostatnia rzecz taka domowa, to są kapsułki do zmywarki, również duża paka, tak po prostu na zapas, żeby nie wychodzić, jak się coś pokończy. No i powiem Wam szczerze, że niektóre osoby się śmieją z tych zapasów i w ogóle. Ja słuchajcie, patrzę generalnie pod kątem zdrowia, żeby po prostu nie wychodzić po bzdety. Wychodzimy tylko po takie konieczne rzeczy, typu po pieczywo albo po coś do jedzenia. Generalnie nie chcę się narażać i wychodzić do sklepu po to, że mi się proszek skończy. No bo to jest takie, powiem Wam, wolałam to po prostu kupić wcześniej i nie narażać rodziny, siebie i wszystkich dookoła. No bo jak wiecie, sklepy są siedliskiem bakterii i tam najczęściej możemy spotkać osoby, minąć się, dotykamy tych wszystkich produktów, więc
No generalnie takie rzeczy sobie zrobiłam, zapas takich rzeczy. Dobra, słuchajcie, chyba Wam pokazałam wszystko, jeśli chodzi o chemię domową. Teraz jedziemy, a nie, sorry, jeszcze tutaj mam szczoteczki. Szczoteczki do zębów. One są fajne, te Slim Soft, z takimi drobnymi włoskami. O, brakło mi tego słowa. Drobnymi włoskami, ja je bardzo lubię i tutaj taki trzypak, on był w dosyć dobrej cenie. Następna rzecz, którą kupiłam, to jest szampon do włosów. Oczywiście szampon do włosów też zawsze musimy mieć w zapasie, żeby nie wychodzić po niego do sklepu bez sensu, bo nam się skończył. Także kupiłam dwa opakowania, ten różowy jeszcze z takim pomarańczowym kwiatkiem, ale już zaczęłam go używać, także Wam go nie pokażę. Oczywiście pasta do zębów, pozbyłam się już kartonika, jak wiecie, te zakupy robiliśmy o wiele wcześniej, więc ja już niektóre rzeczy pochowałam do szafek, więc tak, taka pasta. Kupiłam również moje, słuchajcie, ulubione peelingi. Jak wiecie, ja bardzo często je używam i to są moje ulubione w ogóle peelingi do twarzy. To są peelingi Liren w tych trzech wariantach i to jest z olejkiem z czarnej porzeczki, z ekstraktem z mięty i z papainą, taki peeling enzymatyczny. Bardzo, słuchajcie, dobrze się mi sprawdza ten peeling latem, bo on tak fajnie mrozi, chłodzi skórę, także jeśli nie miałyście okazji jeszcze używać tych peelingów, to polecam i ten uwielbiam z borówką, no to jest cudowny peeling drobnoziarnisty. Także ja je zawsze kupuję. Często są, słuchajcie, te peelingi na promocji, więc biorę od razu trzy sztuki, żeby mieć komplet. No i tak, jeszcze chciałam Wam pokazać, bo kupiłam dużo kremów do rąk, jako że teraz bardzo często używam żeli antybakteryjnych i powiem Wam szczerze, że te ręce no, są mega zniszczone, mega suche, wręcz tutaj pękają. Ja też pracuję w dziale, gdzie jest dużo papierów i my po prostu tych papierów tysiące dziennie dotykamy i te ręce jeszcze są bardziej narażone na suchość, więc... Takie dwa kremy, czekajcie, pokażę Wam, o, to jest krem z Eveline, a też z Eveline wziąłam, tak, musiała być w promocji, że je wziąłam, więc takie dwa kremy, bo powiem Wam, idą nam te kremy bardzo szybko i no są teraz mega niezbędne. Tutaj wzięłam jeszcze takie płyny do kąpieli, żele do kąpieli z Isany. Powiem Wam, najtańsze, zdecydowałam się teraz w tych czasach nawet do mycia rąk, jak braknie mydeł, bo jest słabo, słuchajcie, z mydłami. Więc wzięłam i tutaj wzięłam też serię maseczek. Tutaj taką z Garniera i powiem Wam, że jestem mega ciekawa tej maski i nie wiem, czy czasami nie przetestować jej na kanale, bo to jest taka maska typu zrób to sam, że tutaj łączymy ten płyn, który się tu znajduje z płachtą, no i nakładamy i powiem Wam, że dajcie znać, czy chcecie test tej maski z Garniera, bo to jest taka nowość. Ciekawi mnie bardzo. I tutaj wzięłam tak, maskę do rąk, maskę do stóp, i maskę do łokci, jako że jest taki sezon, powiem Wam, przesuszający i używamy tego dużo, dużo chemii do ciała, to po prostu wzięłam. A, i jeszcze ostatnia rzecz do pielęgnacji ciała, nie mogę się wysłowić po prostu, to jest z Eveline balsam do ciała i to jest taki mega, ponoć pani w ogóle w Rossmanie poleciła, że mega nawilża ten balsam do ciała, bo ma 5 roślinnych mleczek. Także zobaczymy. Kokos, ryż, owies, jojoba i migdał. Bardzo ładnie pachnią i ja sobie też go będę używać jako balsam do rąk, bo ma fajną pompkę, możemy po prostu położyć go z lewu, wycisnąć i sobie nawilżyć dłonie. Także to jest super sprawa. Dobra, kochani, to był cały mój haul zakupowy z Rossmana. Jak widzicie, trochę tego było. Dajcie mi znać, co sądzicie, czy lubicie takie haule zakupowe w moim wykonaniu. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które publikuję. Ja się z Wami żegnam, buziaki, trzymajcie się ciepło, pa, pa.